just bought a bag, like a old lady. Ostatnio na YouTube dużo mi się pojawia filmów o tematyce płyny chłodnicze, chłodnica i coś takiego. I powiem wam szczerze, w tym samochodzie chyba jeszcze ani razu tak naprawdę porządnie nie sprawdziłem, jaki jest poziom płynu chłodniczego. I dzisiaj się tym zajmiemy, bo coś czuję, że tutaj po tych różnych przygodach w warsztatach mogły się dziwne rzeczy zadziać, a to im się coś rozlało, a to coś tam nie uzupełnili i tak dalej, więc myślę, że warto by nie sprawdzić. Jeszcze latarkę sobie wezmę, żeby dobrze było wszystko widać. Zbiorniczek od płynu chłodzącego mamy tutaj. Silnik jest zimny, więc bez problemu mogę otworzyć, podświetlmy go. Czy tutaj coś w ogóle jest? Do środka zajrzę? Ej, tu pusto jest. Tak kompletnie pusto. No właśnie, coś tak czułem, że tutaj nie ma tego. Ale nie szkodzi. Jestem na to przygotowany. Za mną chodzi właśnie ten pomysł. I na szczęście zakupiłem sobie już piątkę wody demineralizowanej. No i zwyczajnie będę mógł sobie to dolać. Ale z tego co widzę najpierw... Najpierw ten zbiorniczek wyrównawczy chyba sobie wyjmę, wyczyszczę, bo dopóki tutaj płynu nie ma, to będzie łatwo to zrobić. Nic mi się nie rozleje. To chyba będzie dobry pomysł, żeby to w taki sposób zrobić, bo jak doleję, no to później, nie wiem, będę musiał spuszczać płyn chłodniczy, żeby go wyjąć. A teraz w sumie się nic z tym nie powinno stać. Parę szybkich wskazówek, porad, a raczej przestrog. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie otwierajcie tego korka, czy tego korka, gdy silnik jest świeżo co zgaszony, świeżo jest naprawdę rozgrzany, bo wam zwyczajnie może to wybuchnąć. Są tu wszędzie ostrzeżenia i ten układ jest pod ciśnieniem, więc jak któryś z korków byście otworzyli, to mogłoby was po prostu poparzyć. A sami wiecie, że poparzenia nie są zbyt przyjemne. No ale dobra, najpierw zajrzyjmy sobie jeszcze może do chłodnicy. Co w ogóle w tej chłodnicy? Czy w ogóle coś w chłodnicy mam? No jak nie mam w chłodnicy, to trzeba będzie dużo dolać, ale najpierw zobaczmy. Odkręcę sobie korka. Jakaś tam maś jest. Dobra, zajrzyjmy do środka. Jakoś zbyt pięknie to ten płyn też tu już nie wygląda, więc może by wypadało nawet cały wymienić kiedyś. No ale na chwilę obecną chyba by wystarczyło, gdybym go trochę dolał tutaj, przynajmniej, żeby było w zbiorniczku tym wyrównawczym. I to powinno na jakiś czas wystarczyć. Myślę, że taki większy serwis zrobię dopiero przed sezonem, bo teraz trochę nie mam gdzie, nie mam po co, bo w sumie nie jeżdżę za bardzo. Później myślę, że będę miał trochę lepsze warunki do ogarnięcia i hamulców, i wszystkich płynów. Ale najpierw jeszcze pojadę na zakupy. Zobaczymy, co się dzieje, jak się silnik rozgrzeje. I teraz uwaga, słuchajcie, to jest ten dźwięk, o którym mówiłem wam przy tych hamulcach. I niestety nie pozbyłem się go, bo pewnie przez to, że brakuje mi tych głupich sprężynek. Uwaga! No masakra to jest po prostu masakra. No weź, i ja tak z tym muszę jeździć jak na razie. Dopóki pewnie nowych klocków nie kupię, czy... No nie wiem, czy z tych sprężynek jakoś nie dorwę, no to po prostu tak będą mi te hamulce robić. Sami teraz już słyszeliście, jest to naprawdę, naprawdę wyraźne. No i mimo wszystko jest trochę denerwujące i brzydko to brzmi. No coś trzeba z tym zrobić, więc poprzednia akcja z hamulcami była totalną porażką. Ani się nie udało ich rozebrać do końca, ani nie udało się tych klocków na tyle dobrze poluzować, żeby już to mi nie charczało. No trudno. Raczej do tej pory wszystko działało, temperatura normalnie się rozgrzewa, nigdy się nie przegrzewała mi Mazda, ani chłodzenie, grzanie zawsze też działało, więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tych, nie wiem, może 500 ml, że brakuje w tym układzie i to wszystko. Dlatego wezmę go, spróbuję trochę wyczyścić od środka oczywiście, z tego nalotu, osadu jakiegoś. I zwyczajnie to powinno już trochę pomóc na przyszłość, żeby zwyczajnie móc dobrze kontrolować ilość tego płynu. Demontaż tego zbiorniczka jest banalnie prosty. Tu jest mało widać. Tu jest jedna śrubeczka. Tu jest druga śrubeczka. Tu jest chyba nawet nakrętka. Tutaj jest śrubka. Wyjmiemy go. Odepniemy jeden tutaj dosłownie wężyk. Pójdę z nim do domu. W jakiś sposób go wyczyszczę, bo szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, jak to będę robił. I jutro go zamontujemy z powrotem. Dolejemy wody destylowanej i powinno na tę chwilę wystarczyć. Zbiorniczek już wyjęty,
nie było z tym jakiegoś większego problemu. Trochę tutaj syf jest, faktycznie. Ale jakoś to wyczyścimy. Dobra, idę z tym do domu i próbujemy jakoś to troszeczkę chociaż umyć, żeby nie było aż takiego syfu. Więc z magią montażu i YouTube'a zaraz zobaczycie czysty pojemnik, który będziemy zaraz montować do samochodu. I już jest kolejny dzień. Jak widzicie, troszeczkę udało mi się go wyczyścić. Nawet troszeczkę. Na filmie tam zobaczyliście, tam był taki syf, że naprawdę aż się trochę przeraziłem, że taki brud, takie zanieczyszczenia w układzie chłodzenia występują. Naprawdę. Więc polecam wam też przyjrzeć się takiemu zbiorniczkowi, jeżeli macie podobnym wieku auto, bo prawdopodobnie nikt tego wcześniej też za bardzo się nie czepiał. I pewnie zostaniecie taki sam brud, jak u mnie wcześniej widzieliście. Teraz mi nic innego nie pozostaje, jak zwyczajnie zamontować z powrotem ten zbiorniczek pod maskę i dodać płynu. I to w sumie wszystko. No i na pierwszy rzut oka jest, wygląda zbiorniczek na dużo, dużo czystszy. Myślę, że teraz nie będzie problemu z odczytywaniem poziomu płynu. Więc ta misja tym razem się udała. Teraz tylko dolewam płynu i wszystko zrobione. No i jeszcze teraz tylko pytanie, jak bardzo porozlewam. I co, i to w chłodnicy tyle brakowało? W samej chłodnicy to jak widzieliście, dosłownie wlałem 3 kropelki tej wody, szczerze powiedziawszy. Ale teraz w to miejsce doleję, tu pewnie to troszeczkę więcej wejdzie, no bo, no wiadomo. Woda dolana, stan już da się bardzo łatwo sprawdzić. Nawet się chwilę przejechałem, tak żeby silnik złapał temperaturę, żeby termostat się otworzył. I widzę, że nawet trochę przesadziłem z tym dolewaniem, bo jest trochę nawet ponad fullem. Ale spoko, to najwyżej wyciągnę sobie z tego zbiorniczka wyrównawczego, jak mi się silnik znowu tam schłodzi za jakiś czas. Więc z tego wszystkiego to już nie jest problem. Teraz ładnie pokażę wam. Już teraz ewidentnie widać, gdzie jest stan. Tu jest full, teraz po rozgrzaniu trochę się podniósł jeszcze poziom, ale już ewidentnie widać, że płyn się buja i zaraz jest jak najbardziej spoko. Więc ja was oczywiście zachęcam, żebyście też sprawdzali w swoim samochodzie dość dokładnie poziom płynu chłodniczego. Ewentualnie wyczyście sobie też właśnie ten zbiornik wyrównawczy, żeby nie było takiego syfu strasznego. U mnie i tak ten płyn chłodniczy trzeba będzie na pewno wymienić, ale to później dopiero jakoś na wiosnę. Tymczasem, jeżeli film się wam spodobał, zachęcam do zostawienia łapki. Jeżeli jesteś tu nowy, to zachęcam cię też do zostawienia subskrypcji na kanał. A tymczasem ja już się z wami będę żegnał. Do następnego filmu i cześć!